jest niczym łączenie kuchenne rzeczy, przypraw. Jeżeli znamy kuchnię tajską i znamy kuchnię polską, możemy stworzyć niebagatelne pierogi na przykład. Dopiero teraz to wymyśliłem, ale dlaczego tego nie wykorzystać w biznesie, w życiu społecznym, albo nie zaczarować naszej nowej ukochanej pierogami z tikka masala. Może wyjdzie, nie wiem. Nie próbujcie, a jak spróbujecie, to oznaczcie mnie na Instagramie. No dobra, ale mniejsza. Bo generalnie cały ten obszar jako tako jest psychologią poznawczą. No bo jako tako poznajemy swoje własne struktury i procesy poznawcze. Co to jest proces poznawczy? Jeżeli patrzysz na butelkę, to coś wnioskujesz i to może być najprostszy proces poznawczy. No a struktury? No, butelka jest zbudowana ze szkła, takie po prostu, to nie jest nic skomplikowanego, chociaż dosyć często używam profesjonalnych nazw, więc stwierdziłem, że wytłumaczę to tak jak dla ośmiolatka, bo podobno to jest najlepszy wzorzec, żeby wytłumaczyć coś komuś, no bo w końcu jest zrozumiałe, jest łatwe i proste, łatwo przyswajalne, tak? No, ale Jezus, ile razy mlasłem, cóż za patologia. Więc jeżeli spoglądamy na siebie jak w pewnego rodzaju sposób, że jesteśmy jednostką, a jako jednostka postrzegamy daną sytuację, więc wtedy coś uważamy na przykład na dany temat, coś interpretujemy, skupiamy się nad czymś, no i w efekcie tego wszystkiego oczekujemy czegoś, no właśnie to jest teoria dotycząca konkretnych aspektów zachowania i jako tako można to po prostu zaobserwować, można to zmierzyć. No, już nie mówię o badaniach w laboratoriach. No. Tak więc, co więcej, jeżeli jesteśmy w stanie zmienić nasze myśli, jesteśmy także w stanie zmienić nasze zachowanie. I nie wiem, czy w którychkolwiek z podcastów podkreślałem to, że możemy zmienić zachowanie, możemy zmieniać wybory, możemy zmienić nawet temperament. Co prawda nie zmienia się to tak, pyk, od przyknięcia palcem, bo to już to nie jest zmiana, która może być wywołana pod każdego rodzaju bodźcem. Chociaż fajnie by było i mam nadzieję, że któryś z was może ma opanowaną zmianę swojego temperamentu. Tak więc odpowiednie ćwiczenia mogą nas doprowadzić do danych rzeczy, więc cała psychologia poznawcza polega na tym, że adoptujemy się jako pewnego rodzaju część elementu społecznego, elementu rozwojowego, ale też klinicznego. No bo, bądźmy szczerzy, w większości te rzeczy są badane przez biologów, lekarzy, psychoterapeutów. No i wszystko to może nam stworzyć takie podejście albo zagadnienie nas jako człowieka, w którym to jesteśmy w stanie rozpoznać mechanizmy, które nami kreują i kierują. Kreują, mam na myśli coś, co nie do końca jest tak łatwo wybrane przez nas. Mimowolne odruchy, mimowolne reakcje, brak asertywności. Nawet jeżeli z tym walczymy, to dosyć często może być to jakiś element mimowolnego podejścia. Prawdopodobnie musiałbym to podkreślić jeszcze w elementach myślenia szybkiego i wolnego, no bo jest też taka dosyć mocna tendencja tego, że nasz mózg podejmuje decyzje szybciej niż nawet jako tako zdążymy o tym pomyśleć, mimo woli, bo nasza wola dopiero później jakby ma wczytanie danych w mózgu i mówił: ej, w sumie możemy zrobić to, a twój mózg już dawno podjął decyzję. To jest bardzo ciekawe. Ale idąc dalej, idźmy, bo to w sumie jest temat rzeka. Zależy, w jakim kierunku chcemy właśnie w tym wypadku iść. Ale jako tako w większości, na przykład psychoanaliza opiera się na przekonaniu, że podstawą naszych problemów, czy też zaburzeń, czy właśnie nerwic, są te nieuświadomione problemy, powtarzające się schematy i dzięki temu, bo to zabrzmiało zbyt pozytywnie, ale dzięki tym starym schematom mogą powstawać sytuacje traumatyczne, a wtedy silnemu stresowi, czy silnych emocjom, które nie są dopuszczone do naszej świadomości, czyli do naszego tego wyboru, nie możemy sobie jakby pozwolić na głębokie przeżycie tych emocji. Więc muszą one znaleźć jakieś inne ujście i idą w ten korytarzyk, w którym nas do końca nie ma. Co prawda dalej jest to w naszym mózgu, ale to sobie po prostu płynie taką rzeczką, na którą nie za bardzo mamy wpływ i nie za bardzo możemy na nią reagować. No i według mnie, na przykład, ludzie jako tako
mogą być zewnętrznie sterowani jako media, jako właśnie te manipulacje, reklamy itd., itd. Ale według mnie, w człowieku tkwi potencjał do samokierowania sobą. Tylko chodzi w tym wypadku o to, żeby zdobyć tą świadomość na temat danych rzeczy, by ją jakąś wbudować. I wiadomo, że u każdego ta ścieżka może trwać w odpowiednio innej długości. No i jakby co będzie tym warunkiem? Warunkiem będzie uwolnienie zewnętrznych blokad, czyli właśnie odrzucenie od siebie narzucanych nam zachowań. W tym wypadku możemy mieć tutaj, nie wiem, rodziców, cokolwiek. Cokolwiek, co nas blokuje, może być tym problemem. Możemy nawet być nieświadomi tego, że coś nas blokuje, albo my sami siebie blokujemy, bo będziemy tak bardzo próbowali zdystansować siebie wobec wszystkiego, że wszystko wokół nas będzie idealną wymówką i tendencją do tego, żeby zwalić właśnie na to, a nie na siebie. No bo przecież coś mi przeszkadza tam za ścianą i generalnie pogoda nie ta. No więc w sumie to oleję to dzisiaj i napiszę do Maćka, może on to zrobi. Taki może być przykład. Ludzie robią takie rzeczy i na każdym stopniu naszego rozwoju, życia pojawiają się takie osoby albo elementy, gdzie lubimy sobie powymyślać. Nie musimy być do końca tego świadomi. Tak więc trzeba nam akceptacji własnego zachowania, ale nie tylko przez nas samych, ale także przez otoczenie, no bo problem pojawia się wtedy, kiedy nasza potrzeba tej realizacji zderzy się z zewnętrznym kryterium, no bo Jezus, co powiedzą moi znajomi? No przecież to wszystko wpływa na nas. I nawet jeżeli my jako jednostka, jako człowiek, jako ten element grupy społecznej uznajemy, że robimy coś dobrego dla siebie, a otoczenie tego nie zaakceptuje, no bo będziesz wyrzutkiem, będziesz wyalienowany, no to bardzo źle na nas to wpłynie. Nie zauważyliście, jak bardzo wiele twórców i osób, może nie końca artystycznych, chociaż trzeba też to objąć w te ramy, podkreśla to, że mamy walić opinie innych ludzi i po prostu robić to, co nam się podoba. Walić kierowanie innych ludzi na nas i to, co w ogóle o nas myślą. Jakby to jest bardzo destruktywne dla naszego rozwoju, no bo gdzie byśmy nie chcieli podążyć, tam pojawi się ktoś albo coś, taki kamień milowy, który będzie nas ciągnął za nogę. Nie, nie powinieneś tego robić. Co ciekawe, ostatnio nie wiem, czy kojarzycie, ale taki dosyć popularny gracz, Jarek Pasza, pokazywał to, jak jego życie wyglądało, bo gość był pracownikiem na budowie, ale grał w gry komputerowe, głównie w CS-a. No i poznał dziewczynę, wyprowadził się, dalej był tam pracownikiem na budowie, ale w międzyczasie grał w gry. No i ludzie mówili, no stary, co ty, poważnie jesteś? Jak to? Przecież stary, nie będziesz grać całe życie, musisz zapierdzielać, nie? Musicie się jakoś utrzymać. No ale on uparcie grał i grał i grał. No i po 17 latach jest jednym z legend polskiej czołówki owego e-sportu, ale nadeszła kolejna rzecz, w której on to podkreśla, że ludzie mu odradzali, żeby podjął jakąś tam walkę. W sensie, to mówię naprawdę walkę po prostu w ringu. No bo przecież nie wypada. Nie wypada. Stary, nie rób tego. No co ty? Tyle lat byłeś taki i teraz będziesz niszczył swoje zdanie? No ale z tych wszystkich wniosków, które powiedział Jarek, powiedział tylko tyle, że to jest jego droga. Jego wybór. I poprzednie jego wybory były dobrymi decyzjami dla jego życia, dla jego egzystencji i po prostu jest z nich zadowolony. I pójdzie w to dalej, dzięki sobie. Podkreśla to bardzo ten element, gdzie walimy to, co ludzie o nas myślą, bo sami powinniśmy decydować o tym, co jest dla nas najlepsze i to, co daje nam największe szczęście. No bo jeżeli byśmy byli zależni od naszej drugiej połówki, od rodziców, od kierownika w pracy, od czegokolwiek, co nas właśnie próbuje ograniczyć, to w tym momencie podejmujemy taką postawę bycia nieszczęśliwym. W skrajnych sytuacjach prowadzi to naprawdę do mocnych zaburzeń, a jakby działanie wobec własnego wnętrza pozwala nam na wolność i samorealizację. Wewnątrz sterowany człowiek staje się kryterium sam dla siebie. Samemu wyznaczamy sobie właściwe zachowania i właściwe odniesienia co do całości naszego świata, społeczeństwa i też wyborów. Więc jest to po prostu niezmiernie ważne,
żeby pozbyć się z głowy takiego czujnika pod tytułem ej, co on o mnie myśli? A co jeżeli ty myślisz, że całe życie chciałeś coś zrobić? Chyba nie trzeba więcej tego podsumowywać. Generalnie rozwój stanowi podstawową wartość natury ludzkiej. Warunkują go oczywiście czynniki zewnętrzne, wewnętrzne, no ale jako tako te wewnętrzne decydują o sile tego, co my robimy, no i jako tako o powodzeniu, co my jako człowiek robimy, a nie co się dzieje poza nami. No i generalnie, kiedy człowiek blokuje się w rozwoju, nie jest w pełni zdrowy, nie jest w pełni szczęśliwy. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zgoda z samą sobą jest bardzo ważnym celem. Jako system, jako działanie, jako jednostka. Dosyć mocno muszę podkreślać to jako jednostka, no bo żeby dobrze prosperować w całym organizmie, jakim jest na przykład Polska, bo to można nazwać organizmem, możemy zamknąć, zaszufladkujmy to po prostu wszystko, to najpierw powinniśmy zacząć od własnego motoru napędowego, zanim zaczniemy naprawiać, w tym wypadku mój przykład, Polskę. No bo jakby wyobrażacie sobie to, że przychodzi do ciebie mechanik, który nie ogarnia mechaniki i próbuje zrobić twój samochód, to wyobraź sobie to na jeszcze większą skalę, kiedy ktoś próbuje coś takiego zdziałać. Więc cóż, życie w odrzuceniu potrzeby jakiejś samorealizacji w ogóle nie będzie autentyczne. Ono nie będzie ani pełne, ani nie będzie ciekawe, ani nie będzie ludzkie. No i w tym momencie jako tako powinienem przejść do tego elementu związanego z uważnością na sobie samym. Ale o tym będzie kompletnie odrębny odcinek, bo chodzi tutaj o mindfulness, czyli takiego świadomego, nieosądzającego nas, ukierunkowaniu nas jako osoby i uwagi, naszej uwagi na doświadczeniu życia takim, jakim jest i bez kwestionowania, podważania, oceniania tego wszystkiego. Tak więc jeżeli chcecie tego więcej, to dajcie znać, czy wam odcinek w sumie się przypodobał, czy wam się podobał, bo jako tako mam ochotę jeszcze co nieco rozwinąć to gdzieś w etapy buddyzmu i szerszej zmiany pod względem aspektów tego, jak możemy to robić, jak możemy zacząć, chociaż w tym wypadku nie chcę nakreślać stricte komuś drogi pod tytułem ej, żeby ta twoja zmiana się zaczęła, musi być takiej, takiej, takiej. Nie, chodzi o to, żeby po prostu zaakceptować siebie, gdzieś te nasze chore ambicje i urojenia po prostu realizować. W mniejszym czy szybszym tempie, nie wiem, czy jest mniejsze tempo, ale prawdopodobnie w moim świecie może być mniejsze tempo. Tak więc dziękuję wam, ludziki, za odsłuch tego podcastu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Chętnie usłyszę wasz feedback na Instagramie, w relacjach, albo jeżeli będziecie takim mega usatysfakcjonowani, to w ogóle wrzućcie to na relację, oznaczcie mnie, albo podeślijcie znajomym. No cóż, ja pozostawiam was z tą drobną pigułką zmiany, takim rozpoczęciem tego tematu. No bo niestety, ale zmiany nie rozpoczniemy tak bardzo w 28 minut, ale każda minuta z tego podcastu może być drobnym początkiem do tej zmiany. Musicie tylko myśleć, co paradoksalnie musimy myśleć o sobie. To jest idiotyzm. W świecie pełnym ludzi czasami brakuje nam czasu na siebie. I wydaje mi się, że to jest największy błąd. No nic. Także kochajcie swoich bliskich, buziaki i trzymajcie się, papa. Także jeszcze raz zapraszam was w opis. Buziaki.